Hej, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na pierwsze w tym roku nowości kosmetyczne. Mam kilka produktów, zarówno i do pielęgnacji, i do kolorówki, które chciałam Wam pokazać, także od razu przejdę do rzeczy. Na początku przejdę do takiej standardowej rzeczy. Jest to płyn micelarny Garnier. Jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to ja kiedyś namiętnie używałam właśnie tego Garniera, teraz częściej używam Eveline płynu micelarnego, natomiast od czasu do czasu wracam również do tego i ten dalej cały czas lubię. Także tym razem kupiłam Garnier i jest to ta różowa seria do skóry wrażliwej. Mi się średnio sprawdzają płyny micelarne, jeśli chodzi o moje oczy. To jest jakby główny wyznacznik tego, czy płyn micelarny będzie przeze mnie używany, czy też nie, dlatego że moje oczy bardzo często przy kontakcie z niektórymi płynami micelarnymi po prostu zaczynają mnie piec, także obecnie właśnie znalazłam te dwa, z którymi, przez które nic mi się nie dzieje, jakby jeśli chodzi o płyny micelarne, to jest właśnie ten z Garniera i ten niebieski z Eveline. Kolejny produkt do pielęgnacji to mam takie, można powiedzieć, duo z Douglasa. Jest to Douglas Home Spa i to jest żel do mycia ciała z minerałami z Morza Martwego i bergamotką. Wygląda on tak, a tutaj mam balsam do ciała, również z tej samej serii, fajny z pompeczką. Mam nadzieję, że będzie się dobrze sprawdzać. Zapach ma bardzo taki fajny, delikatny, taki właśnie jakiś odświeżający, także myślę, że też będzie się go fajnie używało. I do tego też jeszcze mam takie kule. To są takie kule, tabletki do kąpieli. One są tutaj w środku z olejkami i mają za zadanie nam nawilżać skórę. Właśnie wrzuca się taką jedną do wanny i ona ma też nam nawilżać skórę. Ja mam coś podobnego z Avonu, taki olejek lawendowy i też go się trochę dolewa do kąpieli, do wody i on też fajnie nawilża skórę. Kolejny produkt jest to maska do włosów z Organic Shop i jest to kokos i masło shea. No i on ma za zadanie nam nawilżać włosy. Tutaj jest napisane: nawilżająca maska do włosów, organiczny kokos i shea, miękkość i pobudzenie, wzmocni włosy dzięki wyjątkowemu zabiegowi nawilżającemu z zastosowaniem maski do włosów Organic Coconut and Shea. Zainspirowana tropikalnymi wyspami, niezwykle bogata maska do włosów Coconut and Shea to niezwykła mieszanka stworzona w celu nawilżenia włosów od nasady aż po same końce. Organiczny kokos wspiera strukturę, pozostawiając włosy lśniące i błyszczące, regenerując suche, zniszczone włosy. Natomiast shea zapewnia intensywne nawilżenie, naprawia rozdwojone końcówki, wygładza, pozostawiając włosy miękkie i odnowione. I tak ja sobie już otwierałam. I powiem Wam, że on tak pachnie jak Raffaello. Myślę, że większość z Was zna ten zapach, więc dla mnie to pachnie krafelem. Ja bardzo lubię kokosa, więc na pewno przyjemnie będzie się go używało, jej używało, tej maski. I mam nadzieję, że też się u mnie super sprawdzi. I z kolorówki mam tusz do rzęs Maybelline Last Sensational Full Fun Effect. W kolorze oczywiście czarnym. Ja kiedyś miałam Last Sensational, tylko mam wrażenie, że miałam jakąś inną serię. Tutaj coś innego chyba było napisane. Tak przynajmniej mi się wydaje i to było chyba jakieś czarne albo białe. Coś kojarzę. Natomiast było to dawno temu i z tego co pamiętam lubiłam tamtą maskarę, więc chciałam teraz znowu przetestować, zobaczyć czy się u mnie sprawdzi. I na koniec paleta Revolution Flawless 4. Paleta ma bardzo ładne kolory. Jest tutaj... O, paleta wygląda tak.
Tutaj jest duże lusterko, jest folijka z napisami, a same kolory prezentują się tak. Są naprawdę te kolory bardzo fajne. Jest tutaj dużo takich odcieni różowych, brzoskwiniowych. Naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie się nimi maluje, bo użyłam ich, użyłam tej palety raz, więc mogę Wam też powiedzieć, że na początku wydaje mi się, że będzie fajna. A też, prawdę mówiąc, nie miałam takich kolorów, jeśli chodzi o moje palety. Jeśli chodzi oczywiście o tą część, tutaj właśnie tą z różami i z takimi brzoskwiniami. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, więc myślę, że też na pewno na kanale jakiś makijaż w wykonaniu tej palety się pojawi. I to były wszystkie nowości, które chciałam Wam pokazać. Tak jak mówiłam, nie było tego dużo, natomiast uważam, że to są fajne, ciekawe produkty, które właśnie mogą później się okazać czymś naprawdę fajnym i ciekawym. I jeśli chodzi na ten moment, to też mam nadzieję, że kilka tych produktów ze mną zostanie, więc też chciałam Wam pokazać jeszcze na początku te zakupy, zanim gdzieś jeszcze o nich będę mówiła. Ja Wam dziękuję już bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie kciuka do góry. Możecie też napisać, chętnie poczytam w komentarzach, co Wy ostatnio sobie kupiłyście, bądź po prostu jakie macie nowości kosmetyczne. I ja Was też zapraszam na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!